Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Kochani, jestem tutaj w takim miejscu. Przede mną figura Jezusa Chrystusa. Ja zaraz się przełączę tutaj z kamerką na chwilę. Zaraz się odwrócę. Mamy już wieczór, ale tak jak widzicie, figura Jezusa Chrystusa, spadający śnieg, taka oczywiście pora roku, ale przychodzę do Was z bardzo ważnym przesłaniem i chciałbym bardzo, żebyście wysłuchali dzisiejszego całego tego nagrania. Będzie ono bardzo ważne, będzie ono pochodzić też w dużej mierze, jak nie większości, z mojej duszy, z boskości, którą noszę w sobie, którą też nosi każdy z Was. Więc bardzo bym Was prosił tutaj po prostu o obecność. Ja za chwilkę tutaj się przełączę, abyście mnie na chwilę zobaczyli i zaraz wytłumaczę, dlaczego akurat tutaj jestem. Kochani, właśnie tutaj się obróciłem. Jestem dokładnie pod kościołem w Strzałkowie. Pewnie go teraz nie zobaczycie, bo jest wieczór, jest słabo tutaj oświetlony. Pokazywałem Wam figurę Jezusa Chrystusa, która akurat jest tutaj po mojej lewej stronie. O, troszkę jest widoczna. Ale witam się z Wami z tego bardzo, bardzo ważnego miejsca. Jestem akurat w trasie i chciałem podzielić się z Wami pewnym przesłaniem. Przesłanie to jest bardzo istotne i ważne. Chciałbym, żebyście go wysłuchali, żebyście byli tutaj ze mną. Tutaj jesteśmy teraz przy takiej skale. I słuchajcie, ja akurat jestem tutaj w trasie podczas po prostu przejazdu. Chciałbym, żebyście byli ze mną na tym nagraniu. Staram się przygotowywać tutaj do Was przesłania i takie ważne, bardzo ważne informacje. Proszę Was na początku o to, abyśmy wysłali miłość wszystkim na całym świecie, wszystkim potrzebującym, wszystkim cierpiącym, wszystkim, którzy zostali dotknięci, kochani, przez kataklizmy, przez różne działania wojenne. Bardzo Was o to proszę. Wpiszcie teraz wszyscy w komentarzu słowo miłość i poczujcie, jak ta miłość od Was wypływa i płynie do tych wszystkich osób potrzebujących na całym świecie. Bardzo Was, kochani, o to proszę. I jeżeli nie możecie sobie tego wyobrazić w jakiś sposób, to zróbcie chociaż to zamykając oczy, tak jak ja teraz to robię, i w myślach powiedzcie: kocham Cię, cały świecie, kocham Was wszyscy ludzie. Bardzo Was o to, kochani, proszę i poczujcie takie ciepło i taką radość w sercu, dobrze? Ja, kochani, jestem akurat, tak powiedziałem, przejazdem tutaj. W nocy no nie będę tutaj nagrywał, ponieważ akurat muszę jechać dalej, ale postanowiłem wykorzystać ten czas. Będę się starał tego czasu jak najmniej, że tak powiem, marnować i myślę, że bardzo dobrze, że to przesłanie teraz nagrywam. Przeniesiemy się zaraz do samochodu, pojedziemy kawałek, troszkę w takich, no tutaj jakby w ciemnej scenerii, ale proszę, żebyście wysłuchali tego całego przekazu, który mam Wam do przekazania i żebyście po prostu byli obecni do samego końca i zapraszam Was na dalszą część. Kochani, to nagranie będzie tutaj nagrywane po prostu przez mikrofon, ale w samochodzie podczas jazdy, więc no niestety nie mogę nagrać obrazu, jest ciemno. Ja już tutaj kilka takich nagrań robiłem, ale dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami pewnymi informacjami. Chciałbym, żebyście tutaj zostali ze mną do końca, wysłuchali tego całego przekazu, bo on jest z pewnością ważny dla mnie i myślę, że on jest ważny dla Was wszystkich, dla
dla ludzi tego czasu, czasu końca Starego Świata, początku nowego, wzniesienia naszej Ziemi, naszej planety, ogromnych, przeogromnych zmian zachodzących na powierzchni Ziemi, zmian zachodzących w umysłach też ludzi. Wielu z Was zdaje sobie sprawę z tego, że ten świat jest kontrolowany przez różne siły ciemności, przez pewne takie siły, które różnie wpływają w przeróżny sposób na życie człowieka. Oczywiście też tutaj różne narody są kontrolowane i wiele różnych rzeczy jest wprowadzanych tak naprawdę od setek lat. Już bardziej to kumulując w ostatnie kilkadziesiąt, jak nie kilkanaście lat, to już są takie po prostu bardzo jasne i konkretne działania, które ta organizacja, która ma swoich jakby agentów w każdych krajach, w każdych rządach, to oni oczywiście są bardzo inteligentni, tak? Oni też są dziećmi Boga i trzeba to zrozumieć. Oni są częścią procesu. Oni są też częścią tego, co boskie. To się może wydawać komuś dziwne, co mówię, ale jakby świat jest tak zbudowany, że on jest Bogiem, tak? Bóg jest całością, jest umysłem, ale jeżeli weźmiemy tą całą taką podstawę boską, tego jak ten świat jest jakby w takiej fazie początkowej, aczkolwiek to złe określenie, bo Bóg jako wielki umysł, wielka świadomość nie ma początku, nie ma końca. Jest po prostu tym, co ludzie nazywają nieskończonością. Jak ta ósemka po prostu, tak? Znak nieskończoności. I Bóg w samej jak istocie, to znaczy ten umysł wielki, tak? Ta boskość, no musiała się jakoś podzielić, musiała poznać siebie, bo Bóg wiedział, kim jest, wie, jakie ma możliwości, jakie może mieć doświadczenia, ale to jest tylko w teorii, tak? A żeby po prostu powstało doświadczenie, musi powstać dobro i zło. Musi być taka konfrontacja sił, gdzie my możemy wtedy poznać to, co boskie, a co nie jest boskie. Jeżeli by nie było jakby życia ziemskiego, nie byłoby tego świata, który żyjemy, to też by nie mógł po części istnieć ten świat bardziej duchowy, tak? Musi być ta biegunowość, musi być ta druga, jedna i druga strona. Wtedy dopiero możemy to poznać. Jeżeli świat by tylko istniał jako miłość, tylko i wyłącznie i nic poza tym, no to też jakby ta boskość mogła poznać, że to jest miłość, jakby mogła tej miłości doświadczać, cieszyć się z niej i tak dalej, skoro by nie widziała tego, co jest po drugiej stronie, czyli nienawiści, tego zła na świecie i tak dalej. To jest temat na dłuższą rozmowę, ale da się to zrozumieć. Umysł człowieka i rozum ciężko pojmuje takie rzeczy boskie, takie bardziej kosmiczne wręcz. Może nie tyle kosmiczne, ale to, jak jest zbudowany ten świat i oczywiście z uwagi na jak to wielozłożoność tego świata i ogrom, to ciężko jest człowiekowi to pojąć. Ale w jakieś takie ramy można to przyjąć i ogólnie to wytłumaczyć. Dlatego też my jesteśmy na planecie, która jest różnie nazywana. Spotkałem się z takimi określeniami w pewnych przekazach. Ja tych przekazów teraz nie słucham, ponieważ tego jest za dużo nawet, bo w internecie są przeróżne przekazy, nawet publikowane z innych planet na YouTubie, które można nawet w Polsce tutaj oglądać. Włączycie sobie napisy wygenerowane automatycznie i można normalnie słuchać przekazów z innych planet, przekazów dawanych przez istoty boskie. Jest tego bardzo dużo, warto też rozeznawać to wszystko, tak? Ale w jednych z tych przekazów, i to też wiąże, to się pokrywa z tym, co Jezus Chrystus mówi w różnych tutaj
orędziach, które są podawane w Polsce ze słowami Matki Bożej, pokrywa się jedna rzecz taka, że Ziemia to jest Gaja, jest taka jest jako matka. To ciężko jakby też w prostych słowach jakoś opisać, aczkolwiek jest to boskość, która nie może zostać zniszczona przez człowieka, nie może zostać zniszczona przez siły zła. Dokładnie wczoraj czy przedwczoraj czytałem fragment książki Rozmowy ze śmiercią i to jest książka, którą pokazywałem na kanale. Jestem akurat w połowie. Niesamowite rzeczy tam się dowiedziałem, które bardzo mi otwarły umysł. Dziękuję bardzo, bo poruszyłem ten temat na kanale. Pojawiło się wiele wypowiedzi waszych, gdzie podaliście różne tytuły książek. Bardzo wam za to dziękuję. I ta książka do mnie trafiła. Wiem, że nieprzypadkowo. Ja ją po prostu zamówiłem. I też tak jak kiedyś powiedziałem, te wszystkie książki, które udało mi się zgromadzić, będę je starał się wam udostępnić, tak żeby jak najwięcej ludzi miało do tego dostęp. I co ważne, w tej książce akurat było podane troszkę inaczej o Ziemi, bo było podane, że my żyjemy na planecie bólu i cierpienia. Myślę, że to określenie bólu i cierpienia, że planeta bólu i cierpienia i to, co Jezus Chrystus tam mówi o tym, że trzeba ją chronić i też przekazy z innych z innych cywilizacji, które nam dawały, te dobre cywilizacje, takie przekazy. Jeżeli chodzi o orędzia dawane przez Matkę Bożą, jeżeli chodzi o te właśnie przekazy, które mówią, że ta ziemia jest tą Gają, jest przepiękną, znaczy jest bardzo, jak to powiedzieć, kurczę, no jest niesamowitą planetą, tak? Ktoś jeszcze, w innych przekazach mi przyszło to do głowy. Tydzień temu znowu, czy dwa tygodnie temu czytałem jakiś przekaz. Ja już nie pamiętam od kogo i tak dalej, ale ja wiem, jeżeli jest słowo, mam takie rozeznanie. I było podane planeta szkolna, tak? Ziemia. I trzeba sobie zdać sprawę z tego, że te wszystkie określenia, czyli planeta bólu i cierpienia, Gaja jako święta Ziemia, potem określenie planeta szkolna, to są wszystkie określenia prawidłowe. Ziemia się wznosi, idzie cały czas do przodu i wszystko się będzie zmieniać na naszej planecie, na Ziemi. I owszem, jest to planeta na tę chwilę bólu i cierpienia, ponieważ jest taka dualność i to bardzo mocno widoczna. Jest rozdzielenie na, bardzo duże rozdzielenie na dobro, na dobrych ludzi i na złych, ludzi, tak? Ale to, gdzie my jesteśmy, w jakim momencie też historycznym do tej planety, to jest to niesamowity czas i wierzcie mi, że ja coraz bardziej sobie zdaję z tego sprawę, w jak my pięknym czasie żyjemy, w jak po prostu cudownym, mimo tego zła, mimo tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. Przepraszam, jestem troszkę przeziębiony i tak czasami może dziwnie słychać tutaj, ale żyjemy na przepięknej planecie, żyjemy w bardzo pięknych czasach. Mówię, mimo tego wszystkiego, co się dzieje, ale o co chodzi? Ja wiem, że są inne krainy w świecie ducha, są inne planety, są cywilizacje bardzo rozwinięte, ale my się możemy doświadczać, my możemy wzrastać na tej planecie, możemy robić rzeczy praktycznie, o których zamarzymy, możemy się spełniać. Pomimo tego, ile jest tego zła, my możemy to dobro dawać światu. Właśnie w tej sytuacji tego zła, które panuje, tej niesprawiedliwości, tych krzywd, które są wyrządzane naszej planecie, krzywd, które są wyrządzane ludziom, zwierzętom, my możemy się wykazać, my możemy przeciwstawić się temu złu, możemy dać miłość światu i możemy doświadczać się w tym. Oczywiście wielu z nas przyszło tutaj wypełniać pewne misje. Co się może wydać dziwne, wielu ludzi przyszło tutaj jako istoty z innych planet i tutaj się narodzili, żeby wypełniać różne misje dla naszej Ziemi i są to dzisiaj różni nauczyciele, są to różni przewodnicy duchowi, są to również kapłani.
Ale są to istoty, które tutaj przyszły, aby pomóc we wzniesieniu się naszej planety do wyższego wymiaru, do bardziej boskiej częstotliwości, tak to można nazwać. I wierzcie mi, ja coraz bardziej to jakby zdaję sobie z tego sprawę, w każdej chwili, jaką człowiek przeżywa, jaką ja przeżywam, i warto absolutnie, absolutnie, absolutnie doceniać każdą chwilę życia. Cieszyć się z tego, co życie przynosi. I każde doświadczenie, czy to jest ono dobre, czy złe, czy nas przychodzi do nas jakieś cierpienie, to warto to szanować, warto z tego wyciągać lekcję, naukę, dziękować za to Bogu, że czegoś się nauczyliśmy, i warto sobie zdać sprawę, że każde takie cierpienie, każde złe doświadczenie, gdzie ktoś nas potraktował źle, powiedzmy nawet, to wierzcie, że one ma swoje źródło, one ma swoją przyczynę. I my tylko teraz doświadczamy skutku, ale zawsze to, co człowiek zasieje, czy to nawet kilkadziesiąt lat wstecz i tak dalej, czasami nieświadomie, człowiek nie wie, co robi, a krzywdzi kogoś i tak dalej, to do nas wraca. I musimy sobie zdać z tego sprawę i nie mieć żalu do Boga, do innych ludzi. Nawet jeżeli ktoś nas skrzywdzi, jeżeli ktoś nas okradnie, ktoś nas pobije, ktoś nas źle potraktuje, oszuka, to my przez nasze czyny, bo tak działa Boża sprawiedliwość, my taką osobę przyciągnęliśmy do naszego życia i my mieliśmy na nią trafić, ponieważ ona miała nam czegoś nas nauczyć. I nie powinniśmy mieć nigdy, przenigdy żadnego żalu do kogokolwiek z naszej rodziny, do kogokolwiek bliskiego, kto was skrzywdził, kto wam zrobił jakąś przykrość. Jeżeli byliście w jakichś toksycznych nawet związkach, czy cokolwiek, zostaliście zdradzeni, oszukani, okradzeni, oszukani w pracy, kupiliście nawet samochód, który się psuł, który wydaliście masę pieniędzy, nawet 3 razy wartość nawet jego zakupu, wierzcie mi, nigdy nie ma przypadków. Nie miejcie żalu, pozbędźcie się tego po prostu, jeżeli macie jakąkolwiek urazę, pozbędźcie się tego. Bo nikt z nas nie jest święty, każdy popełniał błędy w swoim życiu, w przeszłości, a to, co się dzieje teraz, jeżeli nawet jakieś krzywdy nas spotkały, czy w jakimś czasie ostatnim, to one są odbiciem, one są lustrem tego, co było kiedyś w naszym życiu, a co my sami wywołaliśmy. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, jeżeli ktoś to zaneguje, co teraz mówię, okej, uszanuję to jego decyzję, to jest wasza sprawa, ale jestem przekonany, że za jakiś czas takie osoby, które tak pomyślały i które mogły powiedzieć sobie w myślach, co ja za głupoty gadam, to za jakiś czas dostaną pewne lekcje życiowe, pewne natchnienia Boże, staną w obliczu takich wydarzeń, że uwierzą w Boga, uwierzą nawet nie tyle w Boga, ale uwierzą w wszechmocną, wszechogarniającą miłość, uwierzą w boskość, to, że nie są sami na świecie, że są chronieni przez anioły, przez niebo, które im pomaga, i te osoby przyznają mi rację. I tego jestem na 100% pewien. Tylko tu jest kwestia czasu, czy to nastąpi szybciej, czy później, ale każdy w jakimś czasie życia się wzniesie. Może być i tak, że to będzie chwila śmierci, odejścia z tego świata. Tylko ja przestrzegam i będę to mówił, o czym mówiłem w ostatnich odcinkach, i ja mam takie swoje powiedzenie. Przyszło mi takie natchnienie i ja mam to zapisane. Ja mam takie swoje notatki, ja wam pokażę te notatki nawet. Jak ja podchodzę do związku z innym człowiekiem, jak ja podchodzę do nawet małżeństwa, ja mówiłem o tym na kanale, nie ukrywam niczego. Nie jestem taką osobą, jestem z wami po prostu szczery i nie chcę niczego ukrywać albo celowo nagrywać nagrania o czymś, co ja twierdzę o tej sytuacji w ogóle coś innego, żeby tylko się przypodobać komuś. Nie. Ja mówię wam to, co myślę, to, co czuję, to, co mi Bóg daje, i potrafię to odczytywać. Potrafię słuchać tego głosu. A zawsze tego głosu wy możecie słuchać i wielu go słucha, bo ten głos się pojawia zawsze w sercu. Jakakolwiek was spotka sytuacja życiowa, w domu coś się stanie,
nie wiem, macie pieska, macie kotka, kotek wam na siusia, nie wiem, na dywan, zrobi kupę na dywanie, gdzieś coś pobrudzi, coś pogryzie buty, tak? Stanie się coś innego, zupełnie takiego, na której sytuacji to nie jesteście tego świadomi. I są osoby, które nie panują nad nerwami i wybuchają gniewem, złością. To jest ta złość przez chwilę, ale po czasie człowiek się zastanawia, po co mi to było i czy warto było się złościć. Nie warto nigdy. Wtedy się odzywa taki głos serca i głos Boga, żeby się następnym razem poprawić, żeby nie robić tego. I warto się doszukać, dlaczego takie coś nastąpiło, tak? Nigdy złość, nienawiść, jakiekolwiek zło, jakiekolwiek złe emocje, uczucia nie są nigdy dobrym drogowskazem w życiu. One tylko mogą sprowadzić to, czym one same są, tak? Czyli złem, negatywnymi emocjami, złym kontaktem z innymi ludźmi przez to, ze zwierzętami, z otoczeniem i tak dalej. I ja zdaję sobie sprawę z tego, wy też to wiecie, co czeka Polskę, jaka będzie przyszłość Polski. I to będzie przepiękny czas, ale ja jeszcze coś wam powiem. Ja jakąś rolę swoją w tym widzę. Ja nagrywałem o tym odcinki, nagrałem odcinek ostatnio autobiograficzny, taki, który się nazywa Autobiografia Łukasz Andryszczak. Nie, dokładnie tytuł jest chyba Łukasz Andryszczak, moja misja, autobiografia. Jest takie zdjęcie przy karetce, jak jestem w takim w stroju pomarańczowym, tak? I to nagranie powstało pod wpływem takiego natchnienia Bożego, które dostałem, żeby to nagrać. Nie wiem, czy za jakiś czas więcej się ludzi może dowie o tym kanale, czy coś. I myślę, że to miało ku temu służyć, żebym ja się odkrył, żebym powiedział, gdzie mieszkam, co robię, jakie było moje dzieciństwo. Bo nigdy, nigdy tego nigdzie nie publikowałem i o tym po prostu publicznie jakoś nie mówiłem. Większość moich znajomych, mogę powiedzieć 99%, nie wie o takich rzeczach, o których ja zawarłem w tym filmie. I powiem wam z czystym sumieniem, że miałem natchnienie i wiedziałem, że ja muszę nagrać ten film. Miałem różne pomysły, żeby nagrać jakiś fajny taki teledysk, przebitki porobić, jak gdzieś chodzę sobie, żeby jakieś ładne... Chciałem pojechać do Dziekanowic, to jest niedaleko Gniezna. Tam są takie stare zabudowania, takiej starej wsi. Tam chciałem tu nagrać, takie przebitki porobić. Potem chciałem porobić zdjęcia ze swojego życia i tam powstawiać je. I wierzcie, że to była walka, czy nagrać to, czy nie nagrać, czy zrobić to, czy nie. Na końcu się zdecydowałem po prostu, że muszę minimalnym wysiłkiem to nagrać, to zrobić. Samo napisanie tekstu było bardzo czasochłonne. Przeczytanie go, zmontowanie. Choć to jest w formie takiego podcastu bardziej, tak? Ale ja musiałem to zrobić, nagrałem to, ale to było też dla mnie bardzo trudne. I zrobiłem to też po to, jeżeli by więcej ludzi się może kiedyś dowiedziało. Ja mam swoją misję, wiem, jak to moje życie ma wyglądać. Ale wiem nawet, jeżeli to życie jakieś będzie bardzo takie ważne dla wszystkich ludzi, to ja wiem o tym, że to jest tak naprawdę w takim Bożym planie taka zwykłość, że to każdy gdzieś przeżywa, każdy ma wzloty, upadki, każdy jest... Ja jestem przekonany i wiem o tym, że istnieje reinkarnacja. Nie ukrywam niczego przed wami. Pamiętajcie, że ja was nie oszukam nigdy, bo jeżeli was bym oszukał i mówił coś pod publiczność, pod was, to ja samym siebie oszukał. A to jest chyba najgorsze, gdy ktoś sam siebie oszukuje, to jest po prostu, no... Wiecie, to jest upokorzenie samego siebie, tak? Ja wiem, że reinkarnacja istnieje. Wielu z was było setki razy w różnych ciałach. Raz byliście kobietami, raz mężczyznami, raz byliście biedakami, żebrakami, raz byliście królami, królową, raz byliście księdzem, raz byliście złodziejem, raz byliście jakimś tam kupcem, raz byliście, no nie wiem, żyliście w lesie, no przeróżne historie życia i tak dalej. Ja
wiem, jaka mnie czeka przyszłość w tym życiu i ja widzę dalej, ja widzę ją nawet o wiele, wiele dalej. Ale wierzcie mi, że ja tym nie żyję. Jeżeli się powtarzam, to przepraszam, ale ja tym jakoś tak nie żyję. Ja widzę ogromną wartość tego życia, jakie teraz prowadzę. To, że mogę być na tym kanale z wami, że widzę to, co się dzieje na świecie i wiem, co mi wypadło z głowy teraz, bo mi się przypomniało. Myślę, że to jest nieprzypadkowo. Tak, bo mam wam o tym powiedzieć. Pojawiło się w mojej głowie to takie zdanie, taka sentencja i tam mam zapisane, ja o tym mówiłem. Jestem taką, to jest takie tło, jestem boską świadomością, tak, że ja kreuję wszechświat i to, co mnie otacza. Bo moje myśli determinują to, co się wydarza w moim życiu, tak? Ale to zdanie takie, to stwierdzenie brzmi, jestem dwa kroki przed. To jest święte, takie moje zdanie, gdzie mi się to tak pojawiło w myślach. Ja to będę przypominał. I dlaczego? Bo wcześniej wam mówiłem, że niektórzy ludzie się opamiętają, zrozumią pewne rzeczy i będą żałować, ale dopiero w chwili śmierci, tak? Ale my, ja, wy, którzy mnie słuchacie, jesteście tego świadomi bardziej. Powiedzmy, że potraktujmy siebie, jako my jesteśmy razem, tak? My jesteśmy na tym podobnym stanie takiego rozwoju duchowego. Wiemy, że Bóg istnieje, wierzymy w duchowość, to, że to życie się nie kończy na tym świecie fizycznym, tak? To my teraz, jeżeli wiemy, jak ten świat działa, że jest Boża sprawiedliwość, że to, jak my myślimy, to przyciąga do nas to, co my mamy w myślach. I o co chodzi? My, zdając sobie sprawę z tego, jak ten świat wygląda, że nie należy krzywdzić innych, że należy wybaczać, należy kochać całe stworzenie, należy celebrować przyrodę, nie powinno się zwierząt zabijać, przenigdy, naprawdę. Nie powinno się jeść mięsa. Ale to już jest wasza decyzja, tak? Ja w to nie wnikam, ja tylko mówię, ja wiem, jakie jest źródło, co mi mówi Bóg, ale mimo wszystko, bo każdy jakieś zmiany przechodzi nieraz szybciej, nieraz dłużej, ale o co chodzi? Co jest najważniejsze? Jestem, my jesteśmy, tak? W tej chwili, jeżeli to rozumiemy, jesteśmy dwa kroki przed. Dwa kroki przed. Jeszcze dużo czasu jest, żebyśmy odeszli z tego świata. Mamy bardzo dużo jeszcze życia przed sobą, tak? Ja i tak samo wy. I my możemy w tej chwili zdecydować, jak chcemy żyć, czy chcemy żyć miłością, czy będziemy wybaczać, czy będziemy wspierać innych ludzi, czy będziemy też żyć już teraz w wielkiej szczęśliwości. Powinniśmy już odczuwać świat, jakbyśmy żyli w pięknej krainie, pełnej miłości i tak dalej. I tak powinno wyglądać życie człowieka w tej chwili. I ja wiem o tym, jak świat będzie wyglądał później, bo będzie wspaniale i pięknie i tak dalej, ale pewne rzeczy będzie można osiągnąć na tym świecie nowym jakby, ale pewne rzeczy można tylko osiągnąć na tym świecie, który jest teraz. I ja, wierzcie mi, jeżeli byście mi dali, powiem wam coś, i płynie to ze mnie, naprawdę płynie to z mojego wnętrza. Jeżeli byście mi by mi ktoś powiedział, tak, że ja będę królem, powiedzmy, za 20 lat i że będę miał ogromne bogactwo za jakiś czas, powiedzmy tak, w cudzysłowie, tak, to jeżeli ktoś by to mi powiedział i by mi się zapytał, czy ja bym chciał już mieć to teraz, czy ja się nie mogę tego doczekać, czy bym zostawił to życie teraz i chciał się już tam przenieść, to wiecie, co bym powiedział takiej osobie? Powiedziałbym, że to jest nieważne. Może to być takie coś, może się wydarzyć przeróżnie, bo każdy z was może być różną osobą za 5-10 lat, tak? Nikt z was to, co sobie wykreujecie w głowie i w to uwierzycie, to dokonacie. Napoleon Hill powiedział takie zdanie, co ludzki umysł wymyśli i w co uwierzy, tego potrafi także dokonać. Takie jest przysłowie, takie zdanie powiedziane przez Napoleona Hilla. Jeżeli byście mi dali teraz możliwość przeniesienia się do przyszłości,
bo będę powiedzmy jakimś królem, bo będę miał pieniądze, możliwości powiedzmy, tak, to ja bym powiedział, że ja nie chcę. Może być to za jakiś czas, niech to się wypełni ten czas, ale ja nie chcę. Ja kocham ten świat, kocham tych ludzi, którzy są teraz, kocham was, którzy jesteście. Chcę być z wami tutaj teraz, chcę doświadczać tego świata. Też mam jakieś ułomności, popełniam jakieś błędy, ale widzę ogromne możliwości w tym świecie i bardzo go doceniam. Mamy piękną planetę, nawet pomimo tych różnych rzeczy, które się dzieją. Żyjemy na pięknej planecie, kochani. Naturę trzeba szanować, trzeba szanować zwierzęta, wszystko. Możemy nawet teraz, jeżeli powiedziałem wam to zdanie, tą sentencję, jesteśmy dwa kroki przed. Macie wybór, możecie w tej chwili, w tej sekundzie zdecydować. Chcę być taką i taką osobą za ileś lat. Chcę zrealizować takie i takie marzenie za ileś lat. Możecie to zrobić i możecie tego dokonać. Są pewne prawa natury, o których ja wspomniałem na kanale. Jeżeli nawet jesteście w starszym wieku, macie 80 lat, powiedzmy, to jeżeli będzie ten, kto puka, zostanie mu otworzone, tak? Ten, kto szuka, to będzie mu dane. I wy nawet możecie znaleźć taką wiedzę, taka wiedza jest dostępna. Ja wiem o tym i ja wam pomogę kiedyś w tym. Jeżeli będziecie sami mieli zaparcie, to znajdziecie tą wiedzę. Jeżeli macie 80 lat teraz, to możecie odmłodzić swoje ciała do wieku 20-latka, 30-latka. Jeżeli jesteście sami teraz, umarł wam mąż, żona, to jesteście w stanie osiągnąć takie moce, jak osiągnął Jezus Chrystus, a nawet nie osiągając takich mocy do końca, to jesteście w stanie zmienić wasze ciała na młode. Jeżeli będziecie pragnęli mieć jeszcze rodzinę, dzieci, to zrobicie to. Nie ma rzeczy niemożliwych, zrozumcie to. Ja wam to mówię z pełną odpowiedzialnością. Dane mi były pewne wizje, pewne rzeczy, do których dotarłem. Dotarłem do pewnej wiedzy książkowej, która jest zawarta. I powiem wam to. Są istoty, które przybyły z innych planet. Ten, kto nie wierzy w cywilizacje inne, nie musi. Ale za jakiś czas, gdy wzniesie się świadomość was, takich osób, którzy nie wierzycie w to, to zrozumiecie i pojmiecie to. A jeszcze powiem coś. Za bliski czas zobaczycie statki powietrzne latające i co wtedy zrobicie? Powiecie, że to jest Fata Morgana albo jakieś, nie wiem, udawane? No nie. Istnieją cywilizacje. I powiem coś jeszcze. Są istoty, które tutaj przyszły na Ziemię, które upodobniły się do człowieka i te istoty przyniosły z innych planet, z innych społeczności, przyniosły tutaj po prostu wynalazki pewne. Przyniosły tutaj wiedzę, która jest zawarta w książkach. I są to książki, które zostały wydane 100 lat temu. Pomyślcie, skąd się wziął wynalazek maszyny parowej, która została wynaleziona do napędzania pociągów, lokomotyw, tak? Która została wynaleziona, ta maszyna parowa, do statków, do parowców. Przyszły, kochani, istoty, które tutaj się... Oczywiście pewne się inkarnowały, tak? Bardzo dużo takich, które miały taką wiedzę i tutaj takie wynalazki odkryły i dały ludziom, ale są również takie istoty, które tutaj przyszły, upodobniły, zmieniły swoje ciała na wygląd ludzkich i wydały książki, wydały wiedzę z innych po prostu planet. Jakbyście słyszeli tą wiedzę, to powiem wam coś. Wam się będzie włos na głowie jeżył, jak będziecie to słyszeć. I jest taka wiedza. Ja tą wiedzę posiadam i ja wam w tym pomogę. Obiecuję. Będę się starał nakierować was na pewno. Na pewną wiedzę. Ale pamiętajcie to, że trzeba być zaangażowanym, trzeba wierzyć i trzeba konsekwentnie dążyć do celu. I powiem coś jeszcze. Powiem jedną rzecz. Utworzyłem rok temu, nawet nie, dwa lata temu, grupę na Facebooku. Ja nie proście już o dostęp do tej grupy. Ja zrobiłem grupę na Facebooku i tam było
pomaganie ludziom z wykorzystaniem wody. Dałem możliwość, było to związane z Jezusem Chrystusem. Dałem wam możliwość pozbycia się różnych dolegliwości i tak dalej, tak? I ja też prosiłem, żebyście się odezwali w mailach. I tam do tej grupy dołączyło chyba 600 osób, bodajże. Podałem instrukcję od A do Z, co macie robić. I prosiłem, założyłem specjalnego maila, żebyście się odzywali, jeżeli to wam pomoże. I przez dwa... I było, jest tam 600 osób. I wierzcie mi, czy nie, daję wam słowo. Ja wiem, jak działa... Ja wam to wytłumaczę w jakimś odcinku, jak, o co chodzi, tak? Bo to nie jest odcinek na to. Ale ja wam to wytłumaczę kiedy indziej. W czym rzecz? O to chodzi, że ja z tą wodą dałem wam to, tą wiedzę, żebyście to stosowali, tą wodę, w cudowny sposób. I dałem wam to jakby z wiedzy, którą posiadałem. I posiadam tą wiedzę, przeczytałem masę, znaczy dużo bardzo książek, niektóre były bardzo grube, ogromnie grube i je musiałem czytać 4 razy, a tych książek było chyba ileś tomów. I ja to czytałem tyle razy, żeby to zrozumieć. I przyszły natchnienia, przyszła wizja, przyszło zrozumienie, aha, tak to działa, aha, o to chodzi. I dlatego wam to podałem i ja was nie zrobiłem w konia, nie oszukałem nikogo, ale dałem wam po prostu receptę, dałem wam metodę stuprocentową, która wykorzystana z sercem, wykorzystana tak, jak to wam powiedziałem, ona da niesamowite rezultaty. Tylko liczy się konsekwencja, liczy się działanie i to, żebyście to wykorzystali. I o co chodzi? Na te 600 osób, co są na grupie, 600 osób tam jest, założyłem specjalnego maila i prosiłem, żebyście się odezwali, jeżeli coś wam to pomoże, albo coś, zauważycie jakieś zmiany i tak dalej. Kochani, nie wiem, czy minął rok, czy minęły 2 lata i was się i powiem wam szczerze. Zadam takie pytanie i czy się odezwała chociaż jedna osoba, która stwierdziła, że to działa, albo coś takiego? Zgadniecie? No to powiem wam. Jeżeli chodzi o to moje pytanie, nie odezwała się ani jedna osoba. Ani jedna. Czyli z tego wynika, że ludzie chcieli dołączyć albo z ciekawości zobaczyć, co to jest, co ja tam umieściłem, albo po prostu ktoś to stosował, tylko przez parę dni się zniechęcił. Kochani, tak to nie działa. Trzeba być konsekwentnym, trzeba wierzyć. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I ja was tam nie oszukałem. Ja dałem wam po prostu bardzo dobre narzędzie do... jak to wam powiedzieć? Do możliwego cudu, który mógł się wydarzyć w waszym życiu. Ale ten temat ja poruszę kiedyś indziej. I ja wam... Słuchajcie, ja też czuję wdzięczność ogromną. Mówiłem to już nieraz. Pomogliście mi w tych zbiórkach, pomagaliście mi we wsparciu kanału. Oczywiście zapraszam, jeżeli ktoś widzi wartość w tych nagraniach, to zapraszam do wsparcia kanału. Ja chcę tu jeszcze powiedzieć parę słów, tak? Żebyście nie odchodzili, ale mówię, można wesprzeć kanał, można wesprzeć pomoc humanitarną. Ja wam bardzo dziękuję. Czuję wielką wdzięczność za to. Wiem o tym, że nie może tak być, że wy też mi pomagaliście, a ja tylko będę nagrywał i tylko te zrobię wyjazdy tam jak humanitarne i tak dalej. Nie, ja też muszę dać coś od siebie. Czuję taką potrzebę i wy macie przeogromne możliwości. Macie każdy z... No tego się nie da opisać, że mnie teraz po prostu głowa rośnie. Ciarki mi przeszły po plecach. Zrozumcie to i sobie uświadomcie. Wy, każdy z was, nieważne czy macie 20 lat, czy macie 50 lat, czy macie 100 lat, czy jesteście schorowani, czy jesteście na wózku inwalidzkim, czy jesteście, czy leżycie w szpitalu, czy jesteście zdrowi, czy macie, no nie, nieważne w jakiej sytuacji jesteście, tak?
Macie ogromny potencjał. Bez względu na sytuację życiową. Macie moc Boga w sobie, macie nieograniczone możliwości, macie Boga w sobie i jeżeli podejmiecie wysiłek, jeżeli zdecydujecie się, chcę tak i tak żyć, chcę, mam takie marzenia. Jestem ciekawy, ilu z Was miało marzenia w swoim życiu i ich nie zrealizowało. Przyjdzie taka chwila, ja to nie chcę poruszać takich sytuacji. Powiem szczerze, mam chorą mamę, która jest, choruje i ja też jej tłumaczę, żeby ona też trochę leży w łóżku, jej tłumaczę, żeby żyła, żeby korzystała z życia, żeby zadbała o siebie. Ona też nie do końca słucha tego, co ja mówię. Ja się staram czasami, ale to nie wychodzi. Ja już odpuszczam trochę, ale po prostu odpuszczam w takim sensie, że ja wiem, że przez siłę nic nie mogę załatwić, że będę jej to wmawiał, ale jeżeli macie taką osobę w rodzinie, to po prostu wiecie, co róbcie. Jeżeli komuś nie idzie pomóc albo zmienić jego świadomości, no właśnie nie dziwię, bo jeżeli ktoś bierze leki przez 20 lat życia, jeżeli ktoś ma jakieś pewne ograniczające myśli, myśli takie, które diabeł dosłownie w człowieku ugruntuje, a człowiek je tylko zacementuje w sobie, to bardzo ciężko z tego wyjść. Ja się nie dziwię na przykład mojej mamie, że ma pewne problemy takie zdrowotne i to są bardziej problemy nie tyle z jej jakby ciałem, ale z umysłem, że jej ciężko z tego wyjść i ja się pogodziłem z pewnymi rzeczami, ale wierzę, że to się zmieni. Ale jeżeli macie osobę, która w rodzinie pije alkohol za dużo, nadużywa alkoholu, jeżeli źle się prowadzi, jeżeli źle traktuje innych, jeżeli za dużo krzyczy, wyzywa, jest nerwowa, wybucha gniewem, to jeżeli nie idzie rozmawiać z taką osobą, nie idzie wytłumaczyć, to wiecie, co możecie tylko zrobić? Jest. Ja to poznałem też z wiedzy, która została mi dana. Jest jedna możliwość, która pomoże tej osobie w 100%. Może nie od razu, może nie w takim stopniu, nie w 100%, ale na przykład, nie wiem, w 30%, w 60%, w 80%, może czasami w 100%, tak? Ale jest metoda na to. Jest boska metoda na to, jak to można pomóc takiemu człowiekowi. Jeżeli by tą metodę stosowały 2-3 osoby, to już po prostu się dzieją takie cuda, że to jest po prostu aż nie do pisania. Jeżeli by te 3 osoby to robiły zgodnie, w taki sposób, w taki sam sposób, jakby to robiły, tak? To się dzieją cuda niesamowite. Bóg, Jezus powiedział, że tam, gdzie jest dwóch albo i więcej, tam i ja jestem, tak? A jaka ta metoda? Wy możecie nawet ją sami stosować, nawet jeżeli macie taką osobę w rodzinie, to jak mówię, nawet samemu można to zrobić, tylko nigdy, przenigdy nie miejcie oczekiwań, że to się zdarzy, jakieś uzdrowienie, ta osoba się zmieni za tydzień, za dwa, za pół roku. Nie. Tak macie nie myśleć. Macie mieć, nigdy nie możecie mieć oczekiwań, dobrze? Bardzo Was o to proszę. Ta metoda polega na tym, że jeżeli jest osoba w rodzinie chora, która popełnia jakieś błędy życiowe, nie może sobie poradzić z życiem, to Wy macie w myślach widzieć tą osobę, jako ona jest zdrowa. Jeżeli jest to alkoholik, to widzieć tą osobę jako osobę, która pozbyła się nałogu, która się cieszy z życia. Wy ją macie widzieć w myślach jako szczęśliwą, zdrową osobę. Macie tak ją widzieć. I cieszyć się z tego w myślach i czuć takie szczęście, że Wy też jesteście poniekąd częścią tej osoby i Wy czujecie, że ta osoba już jest w pełni zdrowa i się wyleczyła. I tak, taka ma się być w myśl. Bo każda myśl, każdego człowieka promieniuje taka energia modlitwy. Promieniuje sobie taka modlitwa boska, która ma wpływ na innych ludzi. Jeżeli Wy tak będziecie myśleć, to takie pozytywne pierwiastki będą trafiać do umysłu takiej osoby i będą bardzo eliminować takie negatywne, takie demoniczne, te, które jej krzywdzą tą osobę. I to będzie powoli eliminowane z jej umysłu i taka osoba będzie miała bardzo dużą szansę, będzie miała coraz większą szansę spojrzeć oczami Boga na siebie. I będzie miała możliwość zmienić swoje postępowanie. Bo każda osoba, jeżeli nawet robi cokolwiek złego w swoim życiu, to ona czuje intuicyjnie, że coś jest nie tak.
Tylko że umysł, jeżeli jest to zaprogramowany przez ileś lat, to wiadomo, że pstryknięciem palcem w 5 sekund tego nie zmienimy, tak? Jest to oczywiście problem, ale możemy takim osobom pomagać. I jak, jeszcze raz będę apelował, jesteście o 2 kroki przed. Ja wiem o tym, jestem przekonany, że wielu z Was, większość jak nie wszyscy, będziecie jeszcze żyć długie lata. Macie różne misje, a co mi zostało tu przerwane, bym zapomniał. Wielu z Was ma marzenia, których w życiu żeście nie zrealizowali. Tak? Macie marzenia swoje, mogą być to przeróżne marzenia. Każdy ma prawo do różnych marzeń. I teraz się zastanówcie, co chcieliście w życiu zrobić, co lubiliście w życiu zrobić, nawet za, jak będąc nastolatkiem, jeżeli mieliście, nie wiem, 20-30 lat, jakie mieliście marzenia? Czy były to pieniądze, czy był to... Wszystko się należy człowiekowi, tylko trzeba to dobrze wykorzystywać, tak? Ale mógł być to wymarzony partner, mógł być to wymarzony samochód, jakieś pieniądze, wycieczka, zmiana kraju, w którym chcecie mieszkać, wymarzony dom, jakaś rzecz materialna, obojętnie co. Jeżeli mieliście jakieś plany rozwojowe, chcieliście kimś zostać, nieważne. Jeżeli mieliście jakieś plany na życie, jeżeli mieliście marzenia, zastanówcie się teraz. Wypiszcie sobie te marzenia. Wypiszcie sobie na kartce. I wierzcie mi, że wy jesteście 2 kroki przed. Ja to będę powtarzał. Wy możecie w tej chwili zdecydować. To z tej kartki, to. Ja mogę zrealizować, mogę to zrobić. Mogę to wszystko zrealizować. Ustawcie sobie priorytety. Oczywiście nie można być na 2 szczytach gór jednocześnie, tak? Nie możecie być jednocześnie robić karierę w sporcie, a w tym samym momencie być, nie wiem, śpiewaczką operową, tak? Albo jakimś piosenkarzem. No tak to się nie da. Wiecie, to jest bardzo trudne, tak? Ale ustawcie sobie te marzenia w priorytetach. Które jest takie najważniejsze? Które jest takie? Może być to wasza misja życiowa, tak? Takie marzenie związane z misją życiową, bo to ma swój związek. Ale wypiszcie sobie od tego, od jeden do ostatniego numeru i ten jeden niech będzie to takie najważniejsze. I skupcie się na tym. Zróbcie pierwsze marzenie, zrealizujcie, zróbcie potem drugie, zróbcie trzecie, tak? I teraz, w tej chwili, to, co ja wam teraz mówię, w tej chwili tego nagrania, daję wam świadomość, daję wam informację i ja mówię jako Bóg we mnie i ja, i Bóg jest też w was. Wy jesteście Bogiem w działaniu, w ciele ludzkim i wy w tej chwili, i ja wam to mówię, jestem o tym przekonany, że przed wami jeszcze są długie, długie lata życia. W tej chwili. I wy jesteście 2 kroki przed. Jesteście długo, ogromną ilość, 1000 kroków jeszcze przed swoją śmiercią, powiedzmy, tak? Przed odejściem z tego świata. I teraz, w tej chwili, od was zależy to, czy wy zrealizujecie wasze marzenia, wasze takie najskrytsze rzeczy, które byście chcieli zrealizować. Zacznijcie to robić. Traktujcie to, jako jakbyście nie mieli innego wyboru. Zacznijcie to realizować. Jeżeli nie wiecie, jak się zebrać do tego, jak zebrać taką moc w sobie, żeby się przełamać, to nie wiem, zrobimy jakiś odcinek o tym. Ale wszystko się da zrobić. Jeżeli nastawicie swoją głowę, chcę to i to osiągnąć i czujcie to. I to jest klucz. To podaje wam klucz. Jeżeli to, co chcecie zrealizować, wasze marzenie, wy możecie podejmować jakieś środki. Podejmujcie je, żeby to się stało, tak? Ale nigdy nie myślcie, że ja będę to miał kiedyś, albo no, dążę do tego, ale to będzie kiedyś. Nie. Myśl, głowa ma być ustawiona tylko i wyłącznie na jedną myśl. Myśl taką, że to się już zrealizowało i wręcz dziękujcie Bogu za to. Już teraz. Tak macie się na to nastawić. Nie oczekujcie nic, żadnych rezultatów, że to się ma wydarzyć za godzinę, za miesiąc, za dwa. Nieważne. To jest nieważne. Wy macie w głowie sobie zakodować, że to się już wydarzyło i choćby nie wiem, co się działo na świecie, choćby, nie wiem, ziemia się paliła, bombardowania były obok was, wy się macie swojego trzymać, tak? Oczywiście. Wierzcie też w to, że Bóg was pilnuje i że aniołowie was pilnują i miejcie taką wiarę w sobie. To jest takie osobne. To wam daje, żebyście
myśleli w taki sposób, że jesteście chronieni, bo jesteście i dożyjecie do nowej ery. Ale ja też jestem i taka moja jest rola tutaj, żeby wam pewne rzeczy wytłumaczyć i nigdy nie jest za późno spełnianie marzeń. Macie przeogromny potencjał w sobie, macie moc Boga, macie wielu z was, większość ma ręce, ma nogi, możecie chodzić, możecie działać, możecie podejmować decyzje i to, co teraz sobie zakodujecie w głowie, powiecie, że ja jutro wychodzę z domu, robię to i to, tak? To róbcie to. Zacznijcie to realizować. A jeżeli są takie osoby, które są niepełnosprawne, które mają ograniczenia różne, to wy też możecie zmienić swoje życie. I mówiłem o tym, że jest wiedza, są pewne rzeczy. Dlatego ja o tych butelkach nagrywałem i mówiłem, że można cudów doświadczyć w tym życiu. I to są cuda takie, jakie dokonywał nawet Jezus. Tak? Tylko trzeba się to też mieć samozaparcie i za to, o to jakby zadbać. Nie ma rzeczy niemożliwych. Zrozumcie to. I ja będę to do skutku gadał. To, co... To jest cytat. Napoleon Hill. Polecam książkę. Książki jego. W szczególności tam są takie o bogactwie, o powodzeniu. Ale polecam książkę Napoleona Hilla. Polecam każdemu przeczytać. Książka się nazywa Przechytrzyć diabła. I... Ja bardzo lubię takie książki, jak jest taki dialog z taką istotą boską i tam jest taki dialog jakby z diabłem, który jest to pokazane w tej książce, jak diabeł nas zniechęca do tego, żebyśmy realizowali marzenia, jak diabeł nas ogranicza, mówi, ty nie potrafisz tego, jeżeli ktoś podejmuje z was jakiś wysiłek, robi coś, planuje sobie realizować przez ileś lat, przez ileś miesięcy, to ten diabeł na początku wam daje myśli, nie rób tego, jesteś zmęczony, nie dasz sobie rady, on was zniechęca i tam jest to wszystko opisane, są opisane metody, jak działa ten diabeł i ta książka się nazywa nie bez przyczyny Przechytrzyć diabła, bo wy dzięki tej wiedzy będziecie mogli sobie dać radę z takim przeskoczeniem tego, tych trudności, o których zwykły człowiek nie ma pojęcia. I wiele ludzi odpuszcza sobie swoje marzenia, odpuszcza plany przez to, że jest terroryzowanych w myślach przez tego diabła, przez te zniechęcenia, a to wszystko się pojawia właśnie od tego złego, który nam przeszkadza. Zacznijcie zmieniać wasze życie. Róbcie, nie wegetujcie. Bóg chce, żebyście po prostu się realizowali w życiu, żebyście się doświadczali. Kochani, ja będę kończył to nagranie, tak mówiłem, jeżeli widzicie wartość, chociaż jakąś taką merytoryczną, jakąś życiową, to można wesprzeć kanał, można wesprzeć organizację tej pomocy humanitarnej. Informacje, jak można pomóc, znajdziecie na końcu tego nagrania, jak również w jego opisie. Bóg zapłać za wszelkie ofiary, za wszelką pomoc. Postaram się jeszcze kontynuować ten odcinek, bo mam dużo więcej do powiedzenia, ale... Zróbcie coś dla siebie, zróbcie coś dla swojego życia, spełniajcie marzenia, podejmijcie ten krok, wysiłek, żeby nie tylko siedzieć w domu przed telewizorem, nie tylko nawet nie wegetować jakoś, ale zrobić coś dla siebie, dla innych i też dla Boga, który jest w was, który chce, żebyście coś zrobili dla świata, żebyście się doświadczali, żebyście żyli marzeniami, żebyście mieli fajne emocje w życiu i satysfakcję z tego życia. Z mojej strony to tyle. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam was serdecznie.